Otyliada, czyli nocny maraton pływacki, odbywa się w naszym mieście już po raz drugi. Jesteśmy jedyną pływalnią w województwie lubelskim, na której odbywa się właśnie ten nocny maraton pływacki Otyliada. W maratonie wzięło udział 53 pływaków w różnym wieku. Niektórzy z nich dopiero co nauczyli się pływać. A czy to już jest koniec dla ciebie, czy jeszcze będziesz pływał? Nie. Miałem 8 kilometrów przepłynąć. Starzy weterani pokonywali swoje rekordy. Ile chciałbyś przepłynąć? Mniej więcej 5 kilometrów tak około. Wszyscy, którzy w sobotę postanowili wejść do basenu, przepłynęli ponad 377 km. Pierwszy raz brałam w Otyliadzie udział i nigdy jeszcze nie brałam w ogóle. Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał podsumowania tego nietypowego wydarzenia sportowego. Zwycięzcą został Adrian Borkowski, który przepłynął 30 500 metrów. Drugie miejsce zajął Kamil Walczak z dystansem 26 000 metrów. Na trzecim miejscu plasował się Krzysztof Niemiałtowski, przepływając 22 300 metrów. Tegoroczna edycja Otyliady miała także wymiar charytatywny. Kamil Walczak, zdobywca drugiego miejsca, postanowił nie tylko podjąć wysiłek całonocnego pływania, ale także wesprzeć dzieci niepełnosprawne, przekazując na ich rzecz środki finansowe. 100 zł za każdy przepłynięty kilometr. Z basenu wyszedł dopiero po 11 godzinach.